Was serdecznie na nocy drużyny. Tą całą nockę, zarówno grę, jak i kominek przygotował mi zastęp, pro. Mam nadzieję, że jednakże się bawiliście fajnie. A teraz zapraszam na drugą część. O rozpalenie kominka poproszę wszystkich funkcyjnych oraz instytutorów. Elektroniki, która zastępuje nam znajomych, ale przede wszystkim fałszu i dwulicowości. Idealnym dowodem na to będzie książka pod tytułem Kamienie na szaniec. Historia, która jest tam opisana, nie jest fikcją czy wymysłem autora. Głównych bohaterów łączyła magiczna więź, która pozostała aż do śmierci. Mimo całej okupacji hitlerowskiej, przelanie krwi i grozy, nasi chłopcy potrafili cieszyć się, a przede wszystkim nie stworzyli. Przyjaźń i braterstwo to skarby, które trzeba pielęgnować. Musimy dbać o nie. I pamiętaj, że jeśli ty poświęcisz się do tych wartości, to zapewniam cię, że twój przyjaciel to również to zrobi. Nie wiem, ale jeśli Sowieci zamierzają zabrać mój dom, to prędzej umrę. Zastanawiam się nad wstąpieniem do wojska. Zamierzasz walczyć? Tak, będę walczył. Nie boisz się umrzeć? No cóż, idę z tobą. Ktoś musi ci pilnować. Nie.
Wejdź. Czy są jakieś wieści dotyczące czwartej drużyny? Cóż, jak dotąd nie wrócili, więc heroicznego człowieka nie wiem. Proszę o pozwolenie na prowadzenie misji ratunkowej. Tam się aż roi od Sowietów. Też tam nie wrócicie również. Ale komendancie, tam jest mój przyjaciel. Obiecałem mu, muszę po niego wrócić. To jest pewne. Muszę się najwyżej pomodlić się do tego, bo nie pozwolę na większe strach ludzi. Dzisiaj chciałbym z wami omówić sprawę przyjaźni. Według was, jaki powinien być prawdziwy przyjaciel? No, powinien przede wszystkim być godzin zaufania i pomocy. Powinien potrafić poświęcić się za przyjaciela. Właśnie. Do tego chciałbym wam opowiedzieć historię, którą kiedyś opowiedział mi mój dziadek. Obydwoje z przyjacielem zaciągnęli się do wojska. I jak to robili, jeden przyrzekł drugiemu, że nigdy nie opuszczą się potrzeby. Kiedy mój dziadek był w śmiertelnym niebezpieczeństwie, to jego przyjaciel przeciwstawił się rozkazu swojego dowódcy i pobiegł go uratować. I wrócili? Tak, do tej pory są przyjaciółmi. Wrócisz znowu. Thank you.
za obejrzenie kominka. No, to jest no. Tak. Co wiecie, no? Może się idziemy w kręgu? Baczność! Związek Harcerstwa Polskiego, drużynowa 9 Mieleckiej Drużyny Harcerskiej. Mielec, 2 maja 2015 rok. Rozkaz L1 łamany na 2015. Spocznij. 1. Zwolnienia. 1.1. Zwolnienia z funkcji. 1.1.1. Zwalniam z funkcji przybocznego 9 Mieleckiej Drużyny Harcerskiej ćwika Huberta Początka. Dziękuję za pełnienie służby i męską opiekę w drużynie. 2. Mianowania. 2.1. Mianowania funkcyjnych. 2.1.1. Mianuję druhną Aleksandrę Mroczek, podzastępową zastępu na 100%. Życzę jej miłej pracy z zastępem. 3. Przyznanie stopni sprawności. 3.1. Otwarcie prób na stopnie sprawności. 3.1.1. Otwieram próbę harcerza druhną druhowi Wiktorowi Jeżowi i druhnie Aleksandrze Sokół. 3.1.2. Otwieram próbę na stopień ochotniczki druhnie Marlenie Pancerz i Izie Trojniackiej. 3.2. Zamknięcia prób na stopień sprawności. 3.2.1. Zamykam próbę harcerza druhną Marlenie Pancerz i Izie Trojniackiej. 3.2.2. Zamykam próbę i przyznaję stopień samarytanki druhną Klaudia Paprocka, Ida Szczecińska, Aleksandra Kupstas. Całość baczność. Czuwaj, rozkaz podpisała samarytanka Weronika Krawiec. Spocznij.
wiecie, nasz druh przyboczny dzisiaj oddał swój sznur. Dlatego myślę, że czas mu podziękować. Proszę, Natalia. To co, może prawa nóżka, lewa nóżka, co? Prawa nóżka, lewa nóżka, prosto z serca, buźka! Czy to jest murzynek? Cicho! Zawiążemy krąg i będziemy mogli składać gratulacje i podziękowania.